Prezes zabrzeńskiego Górnika Jędrzej Jędrych oficjalnie przedstawił Adama Nawałkę oraz wyjaśnił, dlaczego funkcji trenera nie pełni już Ryszard Komornicki. Pod koniec ubiegłego roku udało nam się dojść do porozumienia z panem trenerem Adamem Nawałką odnośnie objęcia przez niego od stycznia funkcji pierwszego trenera zespołu seniorów Górnika Zabrze. Dzisiaj mam przyjemność i zaszczyt po raz pierwszy oficjalnie przedstawić Państwu pana Adama Nawałkę jako trenera pierwszej drużyny naszego klubu. W dużej mierze powodem dokonania zmiany na stanowisku szkoleniowca były niesatysfakcjonujące wyniki sportowe osiągnięte przez pierwszą drużynę jesienią ubiegłego roku. Zakładaliśmy, że przez cały czas będziemy liczyć się w tej walce i nadal uważamy, że mamy realne szanse na powrót do ekstraklasy. Jednak jesień, szczególnie końcówka, pokazała, że pod względem sportowym nie wszystko udało się trenerowi Komornickiemu poukładać w taki sposób, abyśmy mogli mieć poczucie dające nam większą nadzieję na to, że uda nam się ten cel sportowy w 2010 roku zrealizować. Trener Nawałka stwierdził, że długo nie zastanawiał się nad propozycją Górnika oraz że o awans do Ekstraklasy będzie niezwykle ciężko, jednak jest on nadal realny. Bardzo szybko doszliśmy do porozumienia z prezesem co do warunków umowy. Natomiast bardzo długo rozmawialiśmy na tematy szkoleniowe, na tematy przyszłości drużyny. Awans do Ekstraklasy jest dla mnie i dla drużyny, dla, myślę, wszystkich ludzi związanych z Górnikiem Zabrze bardzo dużym wyzwaniem. Mam tutaj na myśli sytuację, w jakim obecnie Górnik znalazł się miejscu, ponieważ wiadomo, że sytuacja jest o tyle trudna, że zajmujemy 6. miejsce po rundzie jesiennej i wiadomo, że aby ten awans uzyskać, trzeba co najmniej 4 punkty nadrobić do drużyny, która zajmuje 2. miejsce, Pogoni Szczecin, a układ gier, jaki jest, z pewnością nie jest zbyt korzystny dla naszego zespołu. Zima w polskiej piłce to okres, w którym większość klubów jest bardzo aktywna na rynku transferowym. Jednak wszystko wskazuje na to, że w Górniku nie dojdzie do zmian personalnych, a jeśli już, to do kosmetycznych. W kadrze jest 30 piłkarzy. Trudno jest sobie wyobrazić, żebyśmy byli w stanie w pierwszej lidze utrzymywać jeszcze większą grupę piłkarzy. Jeśli będziemy mogli przeznaczyć jakiekolwiek środki na transfery, to dopiero wtedy, kiedy pozyskamy środki z transferów naszych zawodników. Musimy w umiejętny sposób zarządzać tymi środkami finansowymi, które mamy do dyspozycji. W tej chwili, jeżeli chodzi o głośne transfery, to nie dojdzie do tego typu transferów. Natomiast z pewnością drużyna potrzebuje korekt w kadrze zespołu.